pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was jeden z trzech smaków edycji limitowanej od Lejsów i wygląda na to, że jest to edycja światowo-globalno worldwide'owa. A to dlatego, że w smakach mamy zielone curry, chili con carne i kurczaka yakitori. I to właśnie ten ostatni będzie smakiem, który dzisiaj sobie spróbujemy. Ja chciałbym podziękować wam, że piszecie mi w komentarzach, że nowe smaki cały czas się pojawiają. I jak zwykle na wstępie powiem wam tylko, że kosztowały 4,99 każda osobno. Kupiłem je w Onchon, tak jak radziliście mi szukać. Nie znalazłem ich przypadkiem w Tendiocie ani w żadnym innym sklepie. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy za tydzień chcielibyście zobaczyć zielone curry, czy chili con carne. Jak dla mnie wszystkie trzy te smaki są naprawdę fajne i mają potencjał do bycia naprawdę smacznymi. Tak więc jedziemy. Kurczak yakitori. Start! Roar! Pachną słodkim mięsem z warzywami. Jest mi to dosyć znajomy zapach, ale jest bliżej niesprecyzowany. Może uprecyzuje się zaraz po spróbowaniu. Smacznego! W smaku na języku jest trochę kwaskowaty. Przypomina mi jakiś mięsny smak, który już kiedyś na pewno próbowaliśmy. Czy teraz po spróbowaniu jest to mój faworyt spośród tych trzech smaków? Nie jestem pewien. Jak tylko usłyszałem od was o tym, że pojawił się smak zielonego curry, to od początku byłem nim zainteresowany. Zobaczymy sobie albo za tydzień, albo za dwa, zależnie od tego, co wybierzecie, jak faktycznie smakują. Jeżeli zrobicie sobie przerwę, po dłuższej chwili ten posmak, który zostaje w waszym gardle, jest lepszy, powiedziałbym, że niż sam cały inicjalny smak. Kurczę, no nie są złe, bo cały czas je jem, ale coś mi jednak w nich nie pasuje. Prawdopodobnie jest to, że nie smakują kurczakiem, a po prostu bliżej niesprecyzowanym mięsem, według mnie oczywiście. Chociaż nie powiem, gdyby ktoś dał mi je do spróbowania bez patrzenia na opakowanie, to może i faktycznie wymyśliłbym, że jest to jakieś szaszłykowate mięso. Z zapachu nie wywnioskowaliśmy, jakie jest to mięso, sam smak też średnio nam pomógł. Za smak damy temu 5,5 do 6, za zapach, tak samo jak nieokreślony jest zapach, damy temu nieokreślone bliżej 3. Jeżeli chodzi natomiast o opakowanie i tyczy się to wszystkich trzech opakowań z tej edycji limitowanej, mnie bardzo się osobiście podobają, spokojne 8 w 9. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, na razie. No hej.